powrócił do niej, to zapraszam na dalsze malowanie rydlówki. Witam Państwa serdecznie raz jeszcze, ponieważ tamta transmisja została przerwana. Już uruchomiłem nową transmisję i ktoś z Państwa zechce kończyć ze mną malowanie rydlówki, zapraszam. Myślę, że przerwało troszkę przed tym, jak zacząłem malować malwy. Tak więc pokazuję z bliska ten fragment malwy, które tam znajdują się przy narożniku rydlówki. Właśnie teraz rysuję i zaraz będę je malował tuszem. Wycinam ciemnymi partiami jaśniejsze liście malw. To taka technika trochę negatywowa, ale w ten sposób właśnie możemy namalować, narysować takie fragmenty położone na ciemniejszym tle, a jasne same w sobie. Witam Państwa raz jeszcze, ponieważ tamta transmisja została przerwana, jak się dowiedziałem przed chwilką dopiero. Uruchomiłem nową. Tak więc, proszę Państwa, mam też cel konkretny teraz, aby właśnie takie sytuacje się nie zdarzały, aby transmisje nie były przerywane znienacka, o czym nawet nie wiem, bo nie mam możliwości podglądu na komputerze tutaj. Będę inwestował w drugi telefon do podglądu, który będzie też podpięty do internetu bezprzewodowego, do internetu ogólnodostępnego. I dzięki temu będę miał też podgląd na Państwa komentarze. Tak więc jest kolejny cel. Zbieram aktualnie, gromadzę środki na zakup tego sprzętu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć w ten sposób pracownię na taki zakup sprzętowy, to z całego serca dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób wesprzeć pracownię, właśnie między innymi na takie cele, te wsparcia przeznaczamy na funkcjonowanie pracowni, to serdecznie zapraszam. Numer konta jest w opisie do poprzedniej transmisji. Jest na naszej stronie głównej na Facebooku, więc tam go Państwo mogą znaleźć. Dziękuję za każdą pomoc. Jednak sprzęt nieustannie jest potrzebny w pracy, zwłaszcza w terenie. Tak jak wspominałem, te cieniowania za rydlówką, roślinność, która tam się znajduje, robią już węglem. Cień, który tutaj sobie jeszcze pada na dziedzińcu, gdzieś za malwami. Właśnie takie poziome kierunki, poziome cienie, one bardzo, bardzo pięknie podkreślają przestrzeń. Na przykład cienie tutaj na ścieżce, przy której siedzę, też powoli się pojawiają, dlatego dodaję je właśnie teraz. Taka brukowana krawędź ścieżki, tam już trawa i tutaj, proszę Państwa, znowu właściwie działamy fakturą przeróżną, w przypadku trawy inną, w przypadku ścieżki inną, w przypadku dalszych, drugich i trzecich planów troszkę inaczej. Mniej dokładnie, więcej kierunków ogólnych, poziomych, pionowych na planach dalszych, a na pierwszym planie więcej detali. Proponuję, żebyśmy jeszcze troszkę zajęli się samą rydlówką. Ja dodam przyciemnienie na filarze, który tutaj się znajduje za malwami.
Jeśli Państwo zechcą użyć koloru, to oczywiście można te piękne ciemno-różowe, karminowe malwy potraktować kolorem. Dodaję jeszcze kilka detalów na liściach malw. Kilka detali, chyba się źle wyraziłem, kilka detali na liściach malw. Gdzieniegdzie pokazuję ich łodyżki. Płaski pędzel świetny do zasugerowania trawy, która tutaj rośnie przed budynkiem rydlówki. Przerzucę się na cieńszy pędzelek, żeby namalować kilka liści malw. Konturowo. Pączki, kwiatek malwy tutaj u góry. Tutaj listek widziany pod światło bardzo pięknie, kontrastowo gra w tym miejscu. Kilka łodyżek, listków malwy. Cień od malwy oczywiście na ścianie.
Teraz przyciemnię troszkę okna. Podkreślę tuszem ich framugi. Trochę pionów wewnętrznych okien prześwituje. Widać nawet cień wpadający przez okno do środka. No i fantastyczny cień, który otwarte okno rzuca na elewację. Tak samo jak przed chwilką, dodam jeszcze cienie. Na ścianie obok. Odsunę tylko kamerę, żeby Państwo widzieli więcej.
ponownie tą samą techniką krótkich pionowych pociągnięć dodamy cień przy drugim oknie. No i będziemy się zbliżać powoli do końca malowania. Tutaj już bardziej konturowo, aby nie przeciążyć za bardzo kompozycji z tej strony. Dodam kolejne podziały na oknach. Właśnie po to przydał nam się ten szkic, który robiliśmy wcześniej. Przyciemnią jeszcze kilka szybek we wnętrzu. Płaskim pędzelkiem on jest do tego bardzo dobry. Kilka takich detali z tej strony. A dobrze zrobi. Piękna forma tego okna, takiego komorowego.
Tak, myślę, że te okna oddały ducha rydlówki jeszcze w lepszy sposób. Warto było je dodać. W końcu to za tymi oknami tyle historii ciekawych się przetoczyło. Proszę Państwa, tusz, węgiel, jak widzicie, bardzo wdzięczne połączenie. Węgiel także świetnie się rozmalowuje, więc można z nim dorobić. Jak najbardziej. Dodam jeszcze kilka dachówek, właściwie krawędzi dachówek, które tutaj widać na daszku. Kilka bardzo spontanicznych śladów, tak żeby uaktywnić troszeczkę ten dół, ale nie potrzebujemy na nim zbyt wielu detali. Zdecydowałem się jeszcze na jeszcze jeden ciemniejszy akcent na ganku. Taki geometryczny trójkąt cienia. On zaakcentuje nam ten narożnik.
Proszę Państwa, powoli będziemy kończyć. Myślę, że rydlówka jest gotowa, że tyle wystarczy. Na koniec jakieś ostatnie podmazania. Tam, gdzie węgiel roztarł się trochę niekontrolowanie. Jeszcze na koniec podpis. Proszę Państwa, już pokażę z bliska, jak to wygląda.